Taka mała ciekawostka nad rzeką Ren. Owieczki, rzeka, akurat mijająca się dwie barki. Super szybko płyną. Musiałbym sobie spokojnie znalazłem odpowiednie miejsce, dosłownie sekundę temu. I o, otóż ciekawy obraz. Niesamowity. Podążam tu tymi dróżkami, ścieżynkami, takimi trasami dla biegaczy, rowerzystów i wychwytuję to, co ciekawe, to, co mogę Wam zaprezentować na moim kanale. Z pobytu tutaj w Duisburgu to już 3 miesiące, będę jeszcze jakiś miesiąc. Myślę, że postaram się uchwycić jak najwięcej ciekawych takich zjawisk na Renie i w pobliżu Renu. Cały czas pasjonuje mnie tak, nagrywanie filmów właśnie w tym rejonie. Wczoraj spotkałem panią Niemkę na spacerze z pieskami. No i zaczęliśmy konwersację. Oczywiście po niemiecku. Ona coś tam do mnie zaczęła mówić, bo tam piesek, coś. Ja mówię, że piesek ładny, tyle to potrafiłem powiedzieć. A potem zaczynam od tych słów, że ich sprechen ist gut Deutsch. Aber ich verstehe viel. Albo ich verstehe viel Wörter. No i zaczyna się konwersacja. Pani ta, jak powiedziałem jej, że uczę się 3 miesiące niemieckiego, ponad 3. Nie miałem kontaktu właśnie w Niemczech, tylko w Polsce uczyłem się. Mówi, że w miarę się dogaduje i to dobrze. Genau, zadowolona. I zaczęła mi opowiadać, że właśnie jest sąsiadką Polaków, fajnych Polaków, którzy mieszkają tu, ale bardzo słabo mówią po niemiecku, więc ona chodzi do nich, uczy ich, dużo z nimi rozmawia. I widzicie, jaka fajna, sympatyczna pani. Ona to właśnie. Powiedziałem jej, że nakręcam filmy, bo to moja też pasja. A ona wyprowadziła mnie na autostradę, na most, na Renie. Zawsze zastanawiałem się, jak tam dojść. Wyprowadziła mnie, pokazała mi i wpadła sama na ten pomysł, że najlepiej będzie, jak wejdę na ten most, na autostradę, przez Ren i z samego środka mostu będę kręcił właśnie barki czy statki płynące po Renie. I wiecie co, to był niesamowity pomysł. Pożegnaliśmy się milutko i poszedłem wyznaczoną trasą, tak jak mnie wyprowadziła. Wszedłem na most i z góry, z tego mostu, po środku Renu kręciłem niesamowite takie zjawiska, czyli skutery, motorówki, duże statki wycieczkowe, barki ogromne i wszystko przepływało pode mną, wszystko z bliska, fajnie, gdzieś tam jakiś kontakt, tak, gdzieś tam pozdrawiali, machali rękoma, a ja też. No i te filmy mam, oczywiście one są opracowane i wrzucone na mój kanał na YouTube, gdzie myślę, że pokażę Wam kawałek świata, tak jak kiedyś nagrywałem we Włoszech filmy na Duisburg nad Renem i myślę, że będą lajki, że będą łapki w górę, że będziecie subskrybowali mój kanał. Na tym zależy, może nie, na tym tam właśnie YouTube, to tam nie są żadne pieniądze, o tym YouTube tam nie chodzi o zarabianie pieniędzy na YouTube, to trzeba naprawdę być jakimś tam, nie wiem, wielkim, znanym człowiekiem. Chodzi o to, żeby po prostu dzielić się tym, co widzę ja na przykład, a czego nie może się wyzobaczyć tutaj, a Wy może podzielicie się czymś innym, gdzie jesteście w innej części Europy czy świata i to jest takie fajne. Mamy teraz taki dostęp do technologii, że możemy to wszystko w sekundy, w minuty obrabiać, nakręcać i nawzajem jakby pokazywać sobie świat. Świat się zrobił małą wioską, wszystko szybko, wszystkie dane, filmy szybko, wszystko się przemieszcza w necie i nie jest żadne lansowanie siebie, tylko taka ciekawostka, że po prostu pokazujemy sobie cały ciekawy świat. Owieczki. Nie wypadają.
wszystkie takie moje miłe wspomnienia z lat takiego dzieciństwa i młodości, gdzie właśnie też gdzie wychowałem się na wsi, na takich właśnie górach, wzgórzach, potrzebnych połaciach, spasły się owieczki. Ja miałem widok z własnego podwórka na te wzgórza i zawsze od tych owieczek to było tak bielutko jak śnieg na tych łąkach. Oj, tęsknię. Dlatego też ja kocham naturę. Ja włóczę się, ja lubię zwiedzać miasta, też stare jakieś zabytki, ma zamki, jak najbardziej historia, II wojna światowa, I wojna światowa i odległe czasy, bardzo historyczne, średniowiecze. Wszystko mnie to interesuje, natomiast ja uciekam na ubocza miasta. Kocham, ja tu znajduję namiastkę wsi, namiastkę tego, w czym ja się wychowywałem. Tam bardziej już na Pojezierzu Mazurskim, na Pojezierzu Juławskim, Brodnickim. No i później tutaj nasze miejscowości, też bliżej tutaj już Łasina, Grudziądza i jedno jezioro, które, czy nawet trzy jeziora takie, ale jedno najbardziej moje jezioro kochane, Dłużec. Nazywa się Dłużec, na mapach to jest Dłużyk. I to jezioro ukochałem, tam spędziłem moją młodość, moje dzieciństwo. Tam w każdej chwili byłem sam, samotnie, robiłem sobie wyprawy, bo to było 2-3 km od mojego domu. I cudownie cieszyłem się każdą chwilę. Życie wydawało się wtedy wieczne, piękne. Wieczne, że to był jeden wielki raj. Obok był potężny las, jezioro w dolinie, połączone jakby wypływało taką rzeką z lasu i nagle rozpoczynało się potężne jezioro długie, dlatego Dłużyk, Dłużec. Ponieważ płynie jakby przez kilka miejscowości w oddali, aby porównać z miejscowościami, to od takiej miejscowości Wałdowo, które gdzieś tam w Polsce powiela się ta nazwa Wałdowo, ale to jest zupełnie inne Wałdowo, poprzez Podlasek, poprzez Mały Podlasek, do Piotrowic, obok gdzieś Krzywka, mija Krzywkę, tam jeszcze jakąś małą wioseczkę, Goryń. I to wszystko właśnie wzdłuż tego jeziora. Jezioro, które leży w dolinie. Czysta woda, tam u mnie, no super, daleko od przemysłu, wtedy też było na tamte czasy, a teraz tym bardziej czysto, bo tego przemysłu tak nigdzie nie ma. No i zaraz takie wzgórza i pamiętam na tych wzgórzach poziom, pełno poziomek i te poziomki górskie i leśne i zapach w lipcu czy to w sierpniu, już nie pamiętam teraz, ale zapach unoszący się w powietrzu, w tej gorączce, zapach tych poziomek, nie? No i zaraz potem przejście do lasu i chłód tak w lesie i grzyby, no i super, na wzgórzach lasy, w dolinach lasy, wspinało się na te wzgórza i z tych wzgórz patrzyło się na potężne jakby wierzchołki drzew, które gdzieś tam z wiatrem szumiały, tak jak tu dziś mamy taki szum. I to było takie piękne, to było cudowne przeżycie, że mogłem w czymś takim uczestniczyć i zaraziłem się tym, pokochałem to i tak do dziś, gdzieś tam latać ten kontakt na górę. Dobrze, tu nam wypływa kolejna barka, fajna. Się wieje, choć ciepły, bo jest bardzo cieplutko, ale może w kamerze być taki szum. Jeżeli chodzi o odbiór, będzie taki trochę szum wiatru, no ale może to zredukujemy tam przy ustawieniach, przy poprawieniach. Prawda, pracujemy tak, żeby zredukować ten szum. Wrzucamy tam. Zobaczcie, jakie to jest cudowne. Piękna chatka, jakaś tam willa, tu wiesz, płynie zaraz barka, tam jest ten most, nie prowadziłem tutaj na pani Niemka, tam do środka nagrywałem z góry te wszystkie właśnie barki, stateczki i tutaj zaraz zobaczcie, owieczki, druga strona, totalna zieleń. I tak jakbyśmy w ogóle nie byli w mieście. A przecież Duisburg jest potężny miast. Duisburg. Ja tam zawsze mówię Duisburg. Jest mi tak łatwiej wypowiadać.
No i tutaj mamy jeszcze fajnie, a ja sobie siadam, moi drodzy, na takim pienieczku tutaj i z tego pienieczka też sobie nagrywam, nie? Zamiast ławeczki mam to, a ławeczki są tutaj, co ta ławeczka. O, i tu jakaś mniejsza jednostka, przybliżamy. No i tutaj wyczekuje nas zawsze, pojawi się nasza kolejna babka i za chwilę będziemy kończyli film. W czasie jeszcze pośledzimy tą mniejszą jednostkę, to jest jakiś jachcik. Ja tutaj w tym małym ekranie mojej kamery DVC słabo widzę. To jest kamerka taka podręczna, bardzo ładny, mieści się w garści. Fajna, taka sprytna nagrywania, bardzo wygodna, ale też nie mam dużego ekranu. Czasami dopiero później, jak wykonam duży ekran, kombiet, widzę wszystkie szczegóły, tak co nagrywam, tak szczerze mówię. Zobaczcie, jaka potężna barka z kontenerami. To jest namiastka morza. Zobaczcie, jak Niemcy mają tu rozwiniętą żeglugę, transport na Renie. Nie dziwię się, że mówią autostrada na Renie. Cały czas ruch, nie? No ta chwila, co tam może nie ma, ale cały czas ruch. I zobaczcie, jak rozwinięty transport. Ile taka barka przemieszcza kontenery, nie? Ale to jest nic, to jest jeszcze malutka w porównaniu do tych, które ja tutaj widziałem. I jeżeli chodzi o długość, szerokość, a i wysokość towarów tutaj, nie? Długość barki, szerokość barki i wysokość wpieńczonych towarów, nie? No tyle, ile tam można się mieścić pod tym mostem, nie? Pod każdym mostem. Jest tam jakaś norma zachowana, metrów, metrażu, ale to jest bardzo wysoko. Ja już widziałem tak potężne, tyle kontenerów, że dosłownie naprawdę niewielkim kosztem można i odciążają autostrady, ulice, przerzucają taki towar terenem. Naprawdę jest to dobrze rozwinięte, jest super. Zobaczcie, w jakim tempie płynie ta barka, że dogania ten mały jacht. Cały czas zbliża się do tego jachtu, zbliża się. Nagrywam ten dziób i jachcik, żeby mieć taki odnośnik do tego, jak do siebie zbliżają, jak zbliża się do tego jachcik. Tak. No jachcik nam się zaraz spadł tutaj za drzewkami, ale to jeszcze oddalimy. Zobaczcie, jak przyspiesza bark, jaką szybkością dogania jachcik. Naprawdę one się poruszają bardzo szybko. Bardzo szybko, moment. I no to też czas, mają na pewno jakieś kontrakty, czas. Wszystko jest tutaj tak zorganizowane, żeby dostarczyć na czas towar. Jakiegoś tam armatora i pisane kontrakty. I trzeba się wywiązywać i fajnie. Tutaj, żeby wam pokazać, to tutaj tanie to już odbywa. Ale tutaj mamy już kolejną i bym jej nie zauważył. Tu gdzieś nagrywam, a tu już patrzę zaraz w prawo czy w lewo. Widzę kolejną, proszę. Zawaram się za drzewkami. I tak cały czas ruch. Ruch. I jeszcze złapiemy tu kawałeczek i nam się chowaj. Tak, tu się chowaj, już się następna pojawia. I tak cały czas coś się dzieje. Dziękuję.
i na tych naszych owieczkach tutaj w Bliskach zakończymy nasz filmik. Pięknie, cudownie.